Witajcie kochani! Chcę mówić dzisiaj o takim bardzo ważnym i naturalnym etapie w procesie dochodzenia do siebie, w procesie pracy z wewnętrznym dzieckiem, który jest naturalnym etapem, ale niestety często okazuje się pułapką. Okazuje się pułapką wtedy, kiedy wydaje nam się, że jest to etap końcowy, że jest to etap docelowy. Jest to moment, kiedy my zaczynamy utożsamiać się z wewnętrznym dzieckiem. Kochani, każdy z nas ma taki moment, kiedy odzyskuje siebie, kiedy zaczyna dostrzegać to, jak bardzo wcześniej nie mógł się wyrażać, jak wiele osób lekceważyło jego potrzeby, jak jego pragnienia były niezauważane, nierealizowane, kiedy zauważamy swoje krzywdy. I to jest czas, kiedy zaczynamy stawać za sobą. Zaczynamy stawać po stronie tych krzywd, po stronie zranień, po stronie prawdziwych nas, po stronie naszego wewnętrznego dziecka. I to jest bardzo ważny moment i trzeba tak robić. Ale kochani, to nie jest etap docelowy, to nie jest to, do czego my dążymy. To nie chodzi o to, żeby się z tym wewnętrznym dzieckiem utożsamić i pozwolić mu teraz wpływać w pełni na nasze życie. To jest coś, nasze wewnętrzne dziecko, to jest coś, co my musimy zintegrować, coś, co musimy jakby wcielić w nas. Natomiast zostajemy my, dojrzali, bogatsi o tą zintegrowaną część. I kochani, widzę to po osobach, z którymi pracuję i sama też tego doświadczyłam. Taki moment, kiedy w końcu ja wiem, czego ja potrzebuję, ja wiem, jak bardzo byłam traktowana niesprawiedliwie, ile mnie krzywd spotkało, kiedy ja potrafię współczuć sobie, tak? Wchodzić w te wcześniejsze moje doświadczenia z dzieciństwa i widzieć to skrzywdzone dziecko, które nauczyło się przez te krzywdy, przez te różne toksyczne zachowania, takich, a nie innych mechanizmów obronnych, takich, a nie innych manipulacji, toksycznych zachowań też, tak? I wiem, że już tak nie chcę, tak? I wiem, czego temu dziecku trzeba, wiem, czego ono potrzebuje, wiem, jak bardzo do tej pory tego nie dostało i teraz postanawiam mu to dawać, tak? I to jest bardzo ważny moment, kochani, tylko bardzo często my na tym etapie właśnie zaczynamy za bardzo wchodzić w tą energię, tak? Zaczynamy tak na wyrost. Tak jak do tej pory nigdy nie mówiłam, jak się czuję, tak teraz powiem wszystkim prosto w oczy, co o nich myślę, tak? Tak jak do tej pory nie potrafiłam stawiać granic, tak teraz postawię je tam, gdzie nawet, gdzie tego nie trzeba robić, tak? Gdzie to nie jest konieczne. I to jest, kochani, naturalny etap, ale warto mieć świadomość tego, że to jest etap tylko, że to nie jest ten moment, do którego my dążymy. Ponieważ my dążymy do dojrzałości, tak? Do tego wewnętrznego dziecka, które jest w nas, jest częścią nas, zintegrowaną i nie rządzi już, tak? Nie wpływa, nie próbuje jakimiś okrężnymi drogami uzyskać to, czego nie uzyskało kiedyś, ponieważ my mu to zaspokajamy w zdrowy sposób. I kochani, takie ważne pytanie, takie dwa pytania, tak? Które warto odróżniać i warto świadomie sobie zadawać, tak? Czego ja chcę? Czego ja chcę jako dojrzała osoba w swoim życiu? A drugie pytanie, czego potrzebuje moje wewnętrzne dziecko? Bo nie chodzi o to, kochani, żebyśmy pytali teraz, czego chce nasze wewnętrzne dziecko, żebyśmy robili w życiu. Owszem, możemy pytać, ale to nie znaczy, że mamy podejmować nasze decyzje w oparciu o to. Pomyślcie o swoich dzieciach, pomyślcie o 5-, 6-letnich, 10-letnich dzieciach, którym nagle pozwolilibyście podejmować decyzje dotyczące waszej rodziny i waszego życia, albo chociażby ich życia, tak? Ale w pełni, we wszystkim. Dziecko nie jest do tego zdolne. Dziecko nie ma jeszcze takiej emocjonalności, takiej dojrzałości, żeby móc podejmować poważne, odpowiedzialne decyzje. I owszem, my mamy obowiązek jako rodzice pytać, czego to dziecko potrzebuje, wsłuchiwać się w nie, robić mu przestrzeń, zauważać jego potrzeby. Natomiast to my, jako rodzice, dojrzale, w dorosły sposób podejmujemy odpowiedzialne decyzje związane z życiem rodziny i z życiem tego dziecka też, tak? Jeśli pozwolimy małemu dziecku, jeśli pokażemy mu, że jego emocjonalność, że jego chwilowe nastroje, tak, które u dzieci są zmienne, wpływają na nasze decyzje, to zrobimy temu dziecku krzywdę, bo ono się poczuje bardzo przytłoczone, bardzo zagrożone. Bo jeśli od mojej emocjonalności, jeśli od moich chwilowych wahań nastroju zależy zachowanie mamy, zachowanie taty, no to to jest niebezpieczne, tak? To znaczy, że nie ma miejsca na te emocje. To one mogą doprowadzać do katastroficznych wręcz efektów. I bezpiecznie dziecko czuje się wtedy, kiedy my robimy mu miejsce na te emocje, kiedy ono może się złościć, kiedy może być przygnębione, smutne, natomiast my robimy przestrzeń, ale to nie wpływa na nasze decyzje, tak? I dzięki temu, kochani, dziecko się czuje bezpiecznie. I tak samo jest z naszym dzieckiem wewnętrznym. Słuchajcie, dlatego ta praca z wewnętrznym dzieckiem tak bardzo pomaga w rodzicielstwie. Dlatego, kochani, że dopóki to wewnętrzne dziecko nie jest uzdrowione, no to ono ma te mechanizmy różne obronne, tak? Te schematy nieświadome, zresztą wewnętrzne dziecko jest nieświadomością, tak? Więc to są ciągle te schematy, które chcą rządzić, które chcą wpływać, które chcą uciekać też wtedy, kiedy jest trudno, ale to nie jest dojrzała postawa. I teraz chodzi o to, żebyśmy my z tej dojrzałej pozycji skupili się na swoim wewnętrznym dziecku, czyli na tych pragnieniach naszych, na tych niezaspokojonych potrzebach, ale zaspokoili je w dojrzały sposób. To nie chodzi o to teraz, żebym ja pytała moje wewnętrzne dziecko, tak, czego teraz chcesz, a ono na przykład jest wkurzone, nie z tej ziemi i mówi, chce po prostu pieprznąć wszystkim i mieć to wszystko gdzieś i z nikim nie rozmawiać. Ja mogę je o to zapytać, mogę zrobić na to miejsce, natomiast to ja podejmuję decyzję, tak, ja dojrzała osoba. I kochani, jeśli jesteście na takim momencie, że to wewnętrzne dziecko tak się dobija, tak, i jeśli w końcu dajecie mu głos i uznajecie jego potrzeby, to pamiętajcie, kochani, że to chodzi o usłyszenie tego wewnętrznego dziecka, o zrobienie mu miejsca, ale ciągle w tej naszej przestrzeni, tak? W tej mojej osobistej, wewnętrznej przestrzeni. To nie chodzi o to, żebym ja teraz mojemu wewnętrznemu dziecku pozwoliła na przykład dzwonić do wszystkich krzywdzicieli i mówić im, jakimi są dupkami, bo mi zrobili to i tamto. To chodzi o to, że ja dorosła, ja dojrzała, pochylam się nad tym dzieckiem i daje mu możliwość wyrażenia tego tak jak leci, bez cenzury, pozwalając mu na wszystko, na każde emocje, ale właśnie w tej bezpiecznej przestrzeni, czy w przestrzeni z osobą wspierającą na sesjach, czy w przestrzeni w domu, gdzie ja mogę krzyczeć, mogę pisać listy, mogę się wyrażać, tak, czy pójdę na spacer, pójdę na plażę i porzucam kamieniami, żeby swoją złość odreagować. Natomiast wracam z tego spotkania z wewnętrznym dzieckiem i ja dorosła, ja dojrzała decyduję o tym, co dalej, tak? Co robię, jakie kroki podejmę. I kochani, to co słyszę często w pytaniach od Was na sesjach, to pytanie, czy wewnętrzne dziecko jest naszą duszą. Nie, kochani. Wewnętrzne dziecko to jest nasza podświadomość. To są wszystkie nasze niewyrażone, nieprzeżyte emocje, doznania, które my gdzieś stłumiliśmy, stłamsiliśmy, których nam nie było kiedyś wolno wyrażać. Natomiast to, co niewyrażone, chce się za wszelką cenę wyrazić, tak? Więc ono próbuje, to wewnętrzne dziecko, za wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę i przypomnieć, tak? I powiedzieć, patrz, tu Cię bolało. I przez to powtarzamy często jakieś przykre sytuacje w naszym życiu, doświadczamy ciągle podobnych zranień, popełniamy te same błędy albo ranimy inne osoby w sposób, w który my byliśmy zranieni, ale ponieważ nigdy nie zajrzeliśmy w ten ból, to jedyną formą konfrontacji, jedynym sposobem na zmierzenie się z tym bólem jest zadawanie go innym i takie okrężne, tak? Obserwowanie tego. To oczywiście nie pomaga, to jest bardzo toksyczny sposób, ale to też jest związane z tymi nieuznanymi właśnie ranami z przeszłości, z dzieciństwa najczęściej. Ja mam taki film o drodze duszy, kiedy mówię, że droga do naszej duszy prowadzi przez wewnętrzne dziecko. Natomiast nie mam na myśli tego, że nasze wewnętrzne dziecko jest naszą duszą. Nie. My, kochani, wewnętrzne dziecko musimy ukochać, my musimy uznać te nasze krzywdy. Kiedy to robimy, to mamy dostęp do tej naszej natury, do tej naszej energii, do tej naszej tożsamości, do tego czegoś, co czuliśmy, kiedy tylko przyszliśmy na świat, tak? Dzieci z natury są niewinne, dzieci z natury są radosne, spontaniczne, ufne. I dzieci wiedzą, czego chcą, wiedzą, co lubią, wiedzą, czego pragną. Natomiast ponieważ trafiają na takie, a nie inne środowisko i mają takie, a nie inne doświadczenia związane z ich wychowywaniem, tracą to, gubią to. Dlatego uważam, że powrót do wewnętrznego dziecka, powrót do siebie prawdziwego jest bramą do naszej duszy, bo wtedy dochodzimy do takiego stanu, kiedy ta dusza jest najbliżej, kiedy Tylko co się urodziliśmy, byliśmy mali i mieliśmy ten kontakt z tym naszym potencjałem, z tym naszym najgłębszym ja, który wie, czego chce, wie, po co przyszło na świat, wie, co chce robić. Oczywiście nie wie wszystkiego, tak, bo to się będzie rozwijać, bo to jest jak ziarenko, jak nasionko, które w trakcie dojrzewania, w trakcie wzrostu, rozwoju będzie kiełkować i zbierać owoce swoje, tak, wydawać owoce. Ale wiemy jako dzieci. Dlatego uważam, że wewnętrzne dziecko, kontakt z wewnętrznym dzieckiem jest bramą do naszej duszy, natomiast to nie jest nasza dusza, kochani. I nie chodzi o to, żebyśmy my teraz wewnętrznemu dziecku pozwalali kierować naszym życiem. Uznajmy je, uznajmy jego potrzeby i znajdźmy sposób, żeby zaspokajać je w zdrowy sposób. Tak, te deficyty, to czego zabrakło tam w dzieciństwie, to czego ktoś nam nie dał, to teraz my możemy dać to naszemu wewnętrznemu dziecku. Przez co nie chodzimy po świecie właśnie z tą postawą, że teraz wy mi dajcie i mi teraz się należy i mi proszę teraz zwrócić i oddać, tylko zdrowo chodzimy, tak? Tylko zdrowo wchodzimy w relacje. I kochani, jest taka jeszcze druga pułapka, tak? Jak już mówię o tej pułapce związanej z wewnętrznym dzieckiem, to też jest taka druga pułapka. Jest taki moment, kiedy my już odzyskujemy ten kontakt z wewnętrznym dzieckiem, z naszą duszą, kiedy wiemy, czego chcemy, zaczyna nam się wykluwać pragnienie życia, jakaś misja życia. I to jest moment zazwyczaj, kiedy my doświadczamy wtedy też różnych takich właśnie synchronii, kiedy w naszym życiu zaczyna się fajnie dziać, kiedy ta góra nam podpowiada, tak, to jest dobra droga, idź tą drogą. I wtedy możemy wpaść w drugą pułapkę, w taki syndrom zawierzenia, tak? Czyli góra mi powie, góra mi pokaże, a jakoś to będzie, tak? Ja się tylko otworzę, będę tylko pracować tutaj wewnętrznie, z tym wewnętrznym dzieckiem, nad tym rozwojem swoim osobistym i życie się jakoś samo ułoży. Nie, kochani, to jest druga pułapka. Życie się samo nie ułoży, to my mamy układać nasze życie. I tak jak wewnętrzne dziecko nie może nami rządzić, nie może wpływać na nas, tylko mamy jej ukochiwać i traktować jak nasze dziecko, być dla siebie tak dobrzy, współczujący, kochani, ale nie reagować, nie podejmować decyzji pod wpływem tych chwilowych stanów emocjonalnych. Tak, druga strona. My nie możemy przestać planować, licząc na to, że góra nam teraz powie, albo że się tak wydarzy, że teraz jak ja będę już przerobiona, poukładana, uzdrowiona, to ja będę tak wibrować, na takiej częstotliwości, że będę przyciągać tylko dobre rzeczy. Nie, kochani, ta decyzyjność ciągle jest po naszej stronie. Owszem, góra nam daje znaki, owszem, mamy różne wizje, sny, synchronie, zjawiają się odpowiedni ludzie w odpowiednim czasie, mamy znaki, tak? Coś nas pcha na jakąś naszą drogę. Natomiast, kochani, to cały czas jest nasze życie i my mamy decydować, my mamy planować. I zarówno wewnętrzne dziecko, i zarówno te synchronie, i ten kontakt z naszą duszą właśnie traktować jako wsparcie, jako coś, co nas ubogaca, jako coś, co jest dla nas dodatkową informacją o nas samych i w oparciu o to podejmujemy dojrzałe decyzje i wytyczamy sobie drogę. Ale to my mamy działać, to my mamy planować, to my mamy robić. I paradoksalnie właśnie to robienie, to działanie, tak? ta materia, to jak się realizujemy w tym życiu materialnym, fizycznym, weryfikuje to, na ile przepracowaliśmy jakieś rzeczy, tak? Na ile uzdrowiliśmy się. Bo możemy w nieskończoność siedzieć w rozwoju osobistym i się uzdrawiać i robić sobie różne coachingi, terapie, terapeutyzować się, a nie jesteśmy w stanie ruszyć się i pójść do pracy. Albo nie mamy relacji żadnych, bo uważamy wszystkie za toksyczne. Albo ciągle powtarzamy ten sam jakiś schemat. Taka mi metafora przychodzi, kochani, na koniec. Tak jak żeglarz wsiada do swojej łodzi i wyrusza w daleką podróż. I teraz tak przychodzi mi, że ta łódka, tak, jest naszym wewnętrznym dzieckiem. To jest ta nasza podstawa, ta nasza baza, nasze potrzeby, nasze pragnienia. I umiejętność też ich zaspokajania w zdrowy, dojrzały sposób. Natomiast czym się kieruje żeglarz, tak? On ma różne urządzenia nawigacyjne. Kiedyś żeglarz patrzył w gwiazdy i po gwiazdach, po niebie rozpoznawał kierunki, dokąd ma zmierzać. Natomiast to on podejmował decyzje, natomiast to on był tą osobą, która zarządzała tą łodzią i która wyznaczała kierunek rejsu. I życzę Wam, kochani, żebyście umieli być takimi żeglarzami. Żebyście cały czas tworzyli sobie tą swoją łódź, żebyście ją wzmacniali, żebyście ją znali, żebyście wiedzieli, na jakie sztormy, na jakie fale jest przygotowana, a na jakie nie. Żebyście mogli patrzeć w gwiazdy, żebyście umieli czytać znaki, podążać za swoją duszą i traktować to jako wskazówkę. Natomiast to Wy jesteście tą osobą, która musi wyznaczyć ten kurs, która musi odbyć rejs i nikt za Was tego nie zrobi. Pozdrawiam Was, kochani.